W trakcie gali w Ełku rozmawiamy z Piotrem Gudelem. Piotrek, kilka miesięcy temu dałeś dosyć ciekawy pojedynek z Rafałem Kaczorem. Rafał dzisiaj tak trochę zbramiał się przed tym rewanżem, aczkolwiek kibice oczekują tego rewanżu, bo to był bardzo dobry pojedynek. Tak, no widziałem teraz, przyglądałem się jego walce. Zrobił dobrą walkę, dzisiaj nie powiem, ale będę na pewno dążył do tego, bo czuję, że tej walki nie przegram i będę dążył jak najmocniej, żeby naciskał będę na promotorów, żeby doszło do tej walki. Ale co, uważasz, że zostałeś skrzywdzony przez sędziów wtedy? Tak, myślę, że tak, że ta walka była remisowa, na pewno tej walki nie przegram, także oczekuję następnej walki, chcę się pokazać, na co mnie stać. No jesteś dużo mniej doświadczonym bokserem niż Rafał Kaczor, ale tak bez żadnych skrupułów do tego podchodzisz. Nie uważasz, że on w tym czasie zrobił jakieś postępy, no a ty niestety przez dłuższy czas jakoś no, nie boksowałeś. No możliwe, no ale myślę, że ja też robię postępy. Cały czas teraz byłem u Piotra Wilczewskiego w Dzierżyniowie 4 tygodnie, praktycznie pracowaliśmy nad techniką. Teraz wracam znowu w poniedziałek, wyjeżdżam znowu do niego przygotować się do następnej walki, także myślę, że ja też robię postępy, a za mną jest to, że jestem młody i jeszcze całe te przede mną kariera. Teraz z Pawłem Gorzewskim przygotowaliśmy się w Białymstoku, taki mieliśmy dwutygodniowy po powrocie z Dzierżyniowa i w poniedziałek znowu wyjeżdżamy na trzytygodniowe zgrupowanie tam do Piotra Wilczewskiego. Przygotowujemy się, wracamy na tydzień do Białegostoku, tego zluzować odpoczynek i boksujemy za 6 grudnia. Jak w ogóle ci się trenuje z Piotrem Wilczewskim, bo rozmawiając z bokserami, bardzo sobie chwalą trening u niego. Tak, ja również chwalę, jestem mega zadowolony. Teraz praktycznie przyjechałem na 4 tygodnie, spędziłem u niego, pracowaliśmy nad techniką, to jest młody trener, rozumie także zawodnika, także naprawdę jest jeden z lepszych trenerów w Polsce, młodego pokolenia teraz. Piotrek, wielkie dzięki i mam nadzieję, że rozwiniesz swoją karierę w przyszłości. Dzięki. Na razie.